Musimy go razem sobie przetestować, nie? Chyba, na sesji. To jest... jego można było teraz zdobyć? Jak ktoś nie wie. Tutaj, nie? Chevy Impala z 96 roku. Właśnie sobie go odblokowałem. I on wygląda jak standardowy samochód. No i specjalnego niby. Ale my sprawimy, że on będzie wyjątkowy, nie? Tak. Musimy sprawdzić, co on potrafi. Wow, ty, jaki wygląd w środku! Zobacz na to! Jaka kierownica! Co oni tutaj za fury wzięli? Już się zlocik zaczął. Co to za samochody? Dobra, wiecie co? Robimy, bo parę tych nowych samochodów pojawiło się w grze. To robimy zlot unikalnych samochodów, ok? Co wy na to? Zlot unikalnych samochodów zaraz sobie zrobimy. Ale najpierw, najpierw przetuniguję tego Chevroleta. Robimy zlocik unikalnych samochodów. Także zaraz się gdzieś tam zbierzemy, ale fajny jest, kurwa. Podoba mi się bardzo. Na drifty go. To musi być naprawdę szerokie bydle. Jaka wielka maska w ogóle. Jak lustro, nie? No dobra. Zobaczymy. Czy sprawdzę później perki w tej Porsche'awie? Dobra, zobaczymy, bo tam jakąś kasę można było chyba sobie zdobyć, tak? Najpierw to my musimy zobaczyć, czy da się go fajnie obniżyć. To jest na razie klasa C, ale naprawdę ładnie jechał jak na klasę C. Nie, robimy zlot teraz unikalnych samochodów. Ja zobaczę, co wy tam macie ciekawego. Ej, kurde, nie da się go tak super mocno obniżyć. Trochę szkoda. Felgi są bardzo ładne, ja bym je zostawił. Chyba, że są jakieś ciężkie. Dobra, opony wymieniamy. Na wyścigowe. I cyk. Cyk. O, takie by pasowały, nie? Nie, takie to już lata 70 są. O, ale zajebiście, patrz. Nie mam tutaj jakiegoś paskudnego spoilera z tyłu wystającego, tylko mamy takie, taką delikatną dokładeczkę tutaj z tyłu. Super. Wo! Okej! Zobacz na to. Nie no, na pewno cztery koła to nie. Tutaj nie będzie pasował. Dobra, ulepszamy gnoje. Ustawimy go w klasie S1. Musimy mu zainstalować jakieś malowanie policyjne, bo ja widzę, że to jest policyjny samochód. Patrz. To jest policyjny, nie? Taki szeryfowy. Trzeba go dostosować, zobaczymy, co on tu potrafi. Tego typu samochody potrafią naprawdę szybko jeździć. Być szybkie. 359 km na godzinę. Tak. Jedziemy tutaj. Chyba ja mu ten najmocniejszy silnik włożyłem. Chyba trochę przesadziłem z tym silnikiem. A tam, dobry jest. Aha, jeszcze jedno, musimy go obniżyć do maksa. Jeszcze kilka takich impali na zlocie i można się pobawić w akcji łapania uciekiniera. Ale też są inne samochody policyjne, nie? Jest Aventador policyjny na przykład. Jest Mitsubishi Evo 10 policyjna. Także można się pobawić na naprawdę różne sposoby, tak? No ale tak, można się pobawić, jasne.
Kurde, lata. To chyba driftowóz byłby dobry, widzę. Jedziemy tam na miejsce, coś zaznaczyłem, nie wiem co tam jest. Wygląda jakbyśmy mieli tam spory plac. Budzik zamknięty. Wow, od dupy strony zajechałem trochę. Dobra, muszę wycofać. Zlot unikalnych samochodów. Czy tu będzie coś ciekawego? Kiedyś pamiętam, że ktoś przyjechał jakąś Porszawką. Tylko, że ją można normalnie w sklepie kupić, ale jest droga. To chyba z 10 milionów kosztuje. Podobała mi się. No dobra, jedziemy od początku. Crown Victoria chyba to jest. Policyjny. Zajebisty. To jest typowo policyjny samochód. Chyba z, tak mi się kojarzy z Blues Brothers, nie? Tylko, że tam były dużo starsze te auta. No, ale ten Crown Victoria jest bardzo długo produkowany. Z tego co patrzyłem, nawet do 12 roku chyba był. A nawet nie wiem, czy nie do teraz są produkowane, a wyglądają tak, jakby były żywcem wyjęte z lat 70, nie? Dobra. Tutaj mamy Holdena chyba. Nie wiem. Rebel to jest. Nie wiem co to za marka jest. Muscle car jakiś na pewno. The Machine. Tutaj co to kurde jest? Dobra, tego to totalnie nie kojarzę. Co to jest? Nie wiem. To Ferrari to jest chyba jedno z tych nowszych. Nie wiem. Dzięki Grzesiek za gwiazdy, dzięki wielkie. Oh my god. Co to jest? Znaczy, to jest jedna z tych nowszych Ferrarek, ale nie kojarzę nazwy w ogóle. Tu mamy, zobaczcie. Już go widzieliśmy wielokrotnie na zlotach. Ja wiem, czy on taki unikalny jest. On jest po prostu paskudny. Jak można zrobić takie koła? Chłopie. Co tu mamy? Tutaj jest chyba Chevrolet Chevelle SS chyba, nie? Super Sport. W negatywie przód zrobiony. Tył też w negatywie, kurde. Tutaj mamy... co to było? Chemikuda... Nie, to jest Challenger. Dodge Challenger. Fajna fura. Podoba mi się. Tu jest ta Impala moja. No i jest M5 BMW. Drift Hub. I to jest Ford F-150. Też taki rzadko spotykany, nie? Dobra. Jedziemy. Musiałbym sobie policyjne tutaj i te klaksony dać. Nie wiem, no mi się kojarzy ten Crown Victoria właśnie z Blues Brothers. Te samochody takie pościgowe, kojarzycie to, nie? Tylko, że one tam były bardziej takie kwadratowe jakieś. Ale nie tak bardzo do przodu, troszeczkę, żeby tylko był po prostu przed nami. O coś takiego. O, coś takiego, no.
Tak żebyśmy byli równo po prostu. O, pięknie, pięknie. Coś takiego, no. Dobrze, dobrze. Elegancko, elegancko. Już jest super. Cyk. O, i teraz będzie super fota. Patrzcie na to. Robimy tłumy. Wow. Dobrze to wygląda. Ten F100 akurat mnie tak zakrył. Dobra tam. Kontynuujemy nasz zlocik. Musieliśmy sobie zrobić przerwę na losowanie nagrody. I tak. Już czekają tutaj. Czekajcie chwilkę. Mamy nową osobę, jest Olaf wśród patronów. 3 dni temu dołączył. Także bardzo fajnie. Nigdy nie mam szczęścia do losowań. Nie możesz tak mówić. Jak będziecie sobie coś wmawiać, że coś wam się nie udaje, albo że coś... nie wiem, czegoś nie potraficie zrobić, to tak będzie, no. Musicie sobie wmawiać, jestem zajebisty i wygram następne losowanie. To czekamy miesiąc, no. No i pamiętajcie, patroni nie muszą być nawet na streamie, zawsze biorą udział w rozdawaniu nagród, nie? Osoby, które wygrały te słuchawki, no to możemy się tak umówić, czy to według was będzie sprawiedliwe? Ja muszę tu jakiś regulamin zrobić do tego. Bo chodzi o to, żeby też jedna osoba nie wygrywała ciągle słuchawek, nie? Żeby każdy je zdobył po prostu. Ja najchętniej wolałbym, żeby oni dawali te słuchawki 2 razy w miesiącu, albo co tydzień najlepiej, żeby dawali. O, to by było najlepsze, nie? Gdyby każdy z was miał i tyle. By było super. No dobra, jedziemy sobie na mistrzostwa. Jakieś może sobie porobimy? Nie no, pojedziemy jakiś wyścig może, co? Musimy tymi samochodami pojeździć, tylko weźcie wszyscy te unikalne auta, ok? Nie ma znaczenia, w której klasie tam macie. Widziałem, że pewnie wszyscy bierzecie sobie, robicie je na koksy, no ja was znam dobrze już. Jedziemy tu, tu jakiś wyścig jest do roboty. Dobra. Pyk. Mój konwój. Co to? Retro Muscle. Nie no. Bierzemy obojętnie. Obojętnie jakie, bo tutaj już ciężko ogarnąć typ samochodu, nie? O, i weźmy pokazowy wyścig, żeby każdy miał wyrównane szanse. Ej, no patrzcie, co jest z tą grą? Jedziemy, pojeździmy sobie chyba jakieś mistrzostwa, bo... Już nie możemy zlotów robić widocznie, kurde. Wsadził w ekipę wysił i sam uciekł. Ej, no autentycznie nie dostałem żadnego zaproszenia, ani mnie nie wczytało. Inni dostali, a ja nie. O co chodzi? Ej, tak samo było wczoraj przy tym wyścigu, który stworzyłem, nie? Ja myślę, że to auto byłoby naprawdę dobre do driftu, bo już na tym ustawieniu wyścigowym jest super. Sprawdzaj perki, dobra, możemy to w sumie sprawdzić w tym aucie i w tamtej Porsche, nie? Tu mamy coś driftowego. Tak, ten samochód jest pomyślany, żeby był na drift. Zobaczcie, mamy aż 3 perki driftowe. Nie? Także na pewno. Ale mamy jeszcze tamtą Porsche. Hunigan. Gdzie to jest? Tutaj. I tutaj mówicie, że jakieś są... Co to? Jakieś są specjalne perki, tak? To sprawdźmy to. Będziemy mieli tu i tu. Coś jest. 300 tysięcy kredytów. Wow. No dobra, zobaczmy. Póki oni tam jeżdżą, to mogę sobie to obadać, nie? W sumie ta Porsche to też taka unikalna jest. I patrzcie, 300 tysięcy. Nieźle. Uuu.
Tutaj też możemy... Znaczy opłaca się na drift zrobić ten samochód. Losowanko. Savana. Kurde, więcej tych wheel spinów mam. Co to jest? A, to ten. Same auta się polosowały, kurde. Cyk. Wyłączyłeś mapkę, nie wiem czy wyścig startuje czy nie. Nie no, mapka tu chyba nie ma nic do rzeczy, mam tu powłączane rzeczy. Powinien mi się pojawić się komunikat tutaj na górze, że wyścig się wystartował. Gdzieś powinno mi automatycznie dołączać, o co chodzi? Faktycznie 300 tysięcy jest tutaj do odebrania w tym samochodzie. Miata i... Cyk. No dobra. Czyli to żeśmy zrobili. Wracamy do Chevroleta. Policyjnego. Pyk. I tak. Chyba tu miałem jakieś wheel spiny do odebrania, nie? Nie mam super wheel spinów? Co jest? Wiecie co? Trzeba by było na aukcję zajrzeć, czy nie ma przypadkiem limuzyny jakiejś dla mnie do kupienia. To... Tutaj chyba kasy nie mamy, tylko wheel spiny, nie? To nawet nie chce mi się tego robić. Coś miałem... Aha, miałem zobaczyć do sklepu. Właśnie. Forzaton Shop. Co my tu mamy ciekawego? P1 jest do odebrania. No to weźmy sobie może Super Wheel Spina jednego. Co ja P1 nie mam? Forza znowu psuje. No niestety, no. Co mam opowiedzieć? Jest jak jest. Kurde. Muszę teraz czekać, aż oni ukończą. Chyba już ukończyli zresztą, nie? Ten wyścig. O! Kurde, same dziadostwa. Dobra, już są. Tak? Dobrze myślę? I co, mówicie, że ja połowę HUD-u nie mam włączonego? Mogę zresetować, ale... Nie no, wszystko mam powłączane. Mapę mam tylko włączoną, wyłączoną i Annę, więc... Nie, mogę włączyć, ale to chyba nic nie zmieni. Może ta mapa się jakoś zbugowała? Dobra, to pojedziemy inny wyścig teraz. Już parę ładnych minut jest po wyścigu, dobra. Chciałem sprawdzić te perki. Mam nadzieję, że oni dołączą do mnie teraz. Ten samochód faktycznie jest do driftu, on super lata już nawet teraz. Dobra, spróbujmy. Jeszcze raz. Cyk. Cyk. Mam nadzieję, że ich dołączy. Dobra. O, pokazuje mi się failed to start event. Bardzo dobra robota. Musimy poczekać, aż oni podłączają chyba z powrotem. Zaproś do konwoju. Zaraz was dołączy, ale jeszcze wyślę zaproszenie na wszelki wypadek. Zapraszamy. Obczaiłem sobie konsolę Xbox One X w zestawie Forza Motorsport i Forza Horizon 4 za 2050 zł. O, myślę, że to dobra opcja jest. Bo konsola ile kosztuje tam? 190? Kto wygrał? Nie mam pojęcia. A, chodzi ci o konkurs. Piotr wygrał konkurs.
Kurde, to jest nowojorska policja? Tak, ale stanowa jakaś tam. Jakieś szeryfy tym jeżdżą, nie? Czekaj. Dobra, jeszcze raz. Teraz się przejedziemy chyba. O, teraz to tak. Może jak właśnie mapę wyłączę, to się zbugowało i mi się nie pokazywało informacje. Nie wiem. Looking for players. O! Fajna ta impala jest. Tak, to chyba będzie dobry samochód driftowy, coś tak czuję. Już to widzę. Przecież ona nawet teraz driftuje. A ja mam tutaj docisk zwiększony i... Kurde... Okej, okay, dołączam je chyba. Jakoś tak dziwnie, zawsze pokazywało ile graczy dołączyło i tak dalej, teraz o co chodzi? Ale ta maska jest wielka, ja dziękuję. Ogromne. Patrzcie, jak się fajnie błyszczy. Odbija wszystko, nie? Tak lustrzanie. Aż się w oczach pierniczy. Dołącza, dołącza, dołącza. Coach wygrał w tym pięknym fokusie. Bardzo dobrze. A teraz to nie wiem, czy dołączę. O. I pokazał się, czekaliśmy pół godziny, aż dołączy. I pokazał się komunikat, że nie dało się dołączyć. Bardzo dobra robota. Chyba musimy pobawić się w policjantów i złodziei. Nie da się grać w wyścigu. To jest.